Z Chopina wyszło dwóch Afgańczyków. Wsiadło do taksówki i powiedziało kierowcy: Wysadzi nas pan pod złotymi tarasami. Stereotypy. Mają coś takiego w sobie, że niewiele powiemy, i tak wszyscy wiedzą o co chodzi. Ale choć na chwilę pozbądźmy się tych mylnych obrazów i zastanówmy się. Czy radykalizowany umysł zachodniego świata nie ściągnie na nas więcej nieszczęścia, niż ten stereotypowy radykalista z brodą o śniadej cerze? Przez 25 lat podróżowałem po jedwabnym szlaku. Przez 10 lat mieszkałem w środkowej Azji, która od początku XXI wieku była zalążkiem międzynarodowego terroryzmu. I tam właściwie spotkałem się bezpośrednio z procesami radykalizacji, łącznie z tym, że pracowałem indywidualnie z jej ofiarami. Przez lata jeździłem do rodzin, które zostały uderzone największym zamachem terrorystycznym w Europie w szkole w Biesłanie. Ponad 1200 zakładników, przez trzy dni zatrzymani i więzieni w budynku szkolnym, Przerażeni, oczekujący na śmierć. 100, no, 354 osoby zamordowane, ponad 200 spalonych ciał, setki rannych, i do dzisiejszego dnia 30 tysięczne miasto nie może podnieść się z tej tragedii. Pomagałem ofiarom walczącym z, z radykalizmem w Afganistanie, gdzie wyobraźcie sobie, że setki tysięcy dzieci w wieku od 5 roku życia pracuje na ulicach Kabulu. Aby włożyć coś do ust, bo jedzą nie trzy, cztery razy dziennie, jak my, ale trzy, cztery razy w tygodniu. Wracając do domu w Wielkiej Brytanii, byłem zmuszony do tego, by rozmawiać ze swoimi dziećmi i zadać im pytanie: Czy widzieliście ostatnio syna naszych sąsiadów? Tak, tak. Witał się z nami bardzo serdecznie. Czy zauważyliście, że zaczął inaczej się ubierać? Że regularnie chodzi do meczetu na modlitwę, zwłaszcza w piątki. A no, rzeczywiście, no tak, rzeczywiście tak jest. Jeśli zobaczycie coś dziwnego albo ludzi nowych, nieznajomych kręcących się po naszym sąsiedztwie, proszę, abyście mi o tym powiedzieli. Nie bez przyczyny stoję tutaj, na TEDx Warsaw i mówię o radykalizmie. Mamy wszystkie dowody, by stwierdzić jednoznacznie, radykalizm jest nadzwyczaj niebezpieczny, radykalizm jest okrutny. Przeraża nas, wprowadza spustoszenie, ciemięży na całe narody. A przede wszystkim nie liczy się z twoim i moim życiem. Ale radykalistą nikt się nie rodzi, lecz staje. Podróżując po wschodzie, mogłem obserwować procesy radykalizmu w różnych krajach, i zaobserwowałem pewne elementy, które powtarzają się. Dlatego stworzyłem taką prostą listę, checklist radykalizmu. Pierwszy z punktów to nacjonalizm fałszywy patriotyzm, który prowadzi nas do agresji, do nienawiści, wszystkiego, co jest obce, wszystkiego, co wychodzi poza jedną jednoznaczną grupę. Wyciągamy najczarniejsze strony historii, aby móc zbudować ten silny nacjonalizm. Przekonujemy wszystkich, że ci to nie są zwykli ludzie, poniżamy ich. Czasami nawet odczłowieczamy to bydło, karaluchy, innowiercy, wrogowie narodu, sprzedawczyki innym rządom. Pamiętam, kiedy wjechaliśmy z pomocą humanitarną do Kirgistanu na początku lat 90. kiedy ten kraj odzyskał niepodległość od Związku Radzieckiego. Piękny kraj, wysokie, piękne góry Tien Shan, północna część Himalajów. Ale wyjść na ulicę było strasznie. Jeśli miałeś blond włosy, jasną cerę, od razu mogłeś być pobity, a może nawet zabity. Precz Rosjanie! Sowieci da było powypisywane na ścianach. A młodzi Kirgizi biegali po ulicach i lali, kogo mogli. Bo to nasz kraj, odzyskaliśmy go. Wyjeżdżali. Wyjeżdżali mieszkańcy, potomkowie Niemców, Polaków, Ukraińców i oczywiście Rosjanie, którzy uczyli w szkołach, prowadzili uniwersytety, byli dyrektorami różnych firm i, 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 i e, 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 przedsiębiorstw, musieli uciekać stamtąd. Przez 25 lat w Kirgistanie było kilka rewolucji. Płonął parlament, uciekał prezydent, niszczono stolice, a dziś w Moskwie prawie milion Kirgizów pracuje, wykonuje najmniej płatne prace i najmniej szanowane prace, aby wysłać trochę pieniędzy głodującym swoim rodzinom w Kirgistanie. Nacjonalizm to nie to samo co patriotyzm. A miłość do kraju nie równa się nienawiści do wszystkiego innego. Radykalizm wyrasta, rodzi się najczęściej z teorii konspiracji. Może być zbudowana na śmierci tajemniczej, nagłej, śmierci przywódcy, czasami na wschodzie nawet nie wiadomo, kiedy umrze ten czy umarł ten przywódca, bo bardzo długo, zanim wiadomość jego śmierci dociera do ludzi, a może wykryto jakąś zakłamaną konspirację polityczną, albo dowiedziano się informacji na temat broni bardzo niebezpiecznej, która pojawiła się na tym terenie. Radykaliści lubią właśnie tą konspirację. I z tej mgły konspiracji wydobywają się dzieci światłości, wybrańcy, ci, którzy mają oświecić ten ciemny lud, który nie rozumie, co się dzieje dookoła nich. Oni mają wyprowadzić ich do tej pięknej światłości. Jest takie ruskie powiedzenie, które starsi ciągle powtarzają. Może być bieda, mogą być choroby. Same główne, żeby nie było wojny, najważniejsze, by nie było wojny. Mieszkaliśmy w środkowej Azji, kiedy jeden z amerykańskich rangersów, ponieważ oni już tam budowali swoje, budowali swoje bazy, mówił, musimy wejść do Iraku, musimy wejść do Iraku, bo jest tak niebezpiecznie. Hussein zniszczy, zniszczy Bliski Wschód, a później weźmie się nawet za Zachód. Musimy, tak, tam jest ta broń. Oni to produkują, oni to użyją, tylko czekajmy na ten dzień. Nie, nie, nie możemy czekać. A wszyscy mówili, co będzie, jak będzie wojna? Teoria konspiracji do dziś broni nieznaleziona, wojna w Iraku trwa. Przez 10 lat szukano terrorysty numer jeden. Został proch tylko w Afganistanie i po Afganistanie. Tam prawie już nic nie ma. A terrorysta numer jeden mieszkał niedaleko jednostki wojskowej z rodziną w Pakistanie. Teorie, teorie konspiracji. Zadość uczynienie. Stamtąd radykaliści rekrutują swoich nowych kandydatów, szukają ofiar i mówią: My zadość uczynimy temu, co się Wam stało. My rozliczymy się z przeszłością i wprowadzimy to, co Wam odebrano. Idźcie z nami, chodźcie z nami. Zobaczycie, świat usłyszy w końcu Waszej krzywdzie. I wtedy zobaczy też sprawiedliwość, którą przyszliśmy Wam dać. Młody Czeczen w szkole w Biesłanie miał wymierzoną broń do dzieci i kobiet w sali gimnastycznej, gdzie było tysiąc zakładników. I jedna z kobiet, świadek, opowiadała mi o tym. I podeszłam do niego i mówię: Co ty robisz? Po co tu jesteś? Przecież tu są dzieci, tu są kobiety. A on mówi: Jestem tutaj, żeby pomścić. Bo nam zrobiono to samo. Moje dzieci szły do szkoły, było bombardowanie i zginęły. A świat o tym nie wie, jestem tu, by świat usłyszał o nieszczęściu, które spotkało mnie. Za uczynienie. Władca, despotyczny, jeden. On pojawi się, on ogłosi się i będzie prowadził. Prowadził ten świat. Prowadził ku lepszej przyszłości. Wcale nie musi być z urzędu, bo on jest ponad urzędem. Ojciec narodu. Oświecony lider. Kiedybyście w latach 90. podróżowali i wylądowali w Turkmenistanie, kraju, o którym pewnie wiele nie wiecie, wylądowalibyście na lotnisku Turkmen Baszy, ojca narodu turkmeńskiego. Jechalibyście aleją do miasta Aleją Turkmen Baszy, na główny plac w stolicy, który nazywa się Placem Turkmen Baszy. Pośród wielu pomników stałby ten jeden ozłocony, który jest pomnikiem Turkmen Baszy. Zmienił nazwy miesięcy, bo rok rozpoczyna się od miesiąca turkmen baszy. A nawet meteor, który spadł w 94 roku na turkmenistan, nazywa się jak? Przy narodzinach radykalizmu zawsze towarzyszy przebudzenie religijne. Potrzebujemy szczególnego świecenia i wprowadzenia. Potrzebujemy absolutów. To one muszą zapewnić nam, że wiemy, co robimy. Bo nawet jeśli my się mylimy, to przecież Pan Bóg nie. Czy chcecie się przeciwstawić, Stwórcy? Ale religia przychodzi już tylko z karą i nakazaniem, bo teraz to my będziemy czyścić, oddzielać plewy od ziarna dobrych od złych prawdziwych od fałszywych. Dwóch uzbeckich chłopaków zniknęło z domu. Odwiedzaliśmy tą rodzinę. Była bieda, było bardzo ciężko. Matka dostała wiadomość, że przedarli się przez granicę z Afganistanem i wciągnęli się do tych, którzy dali nadzieję. Mieli poprzeć tamtych radykalistów. Matka powiedziała mi coś bardzo ważnego. Pamiętaj, radykalizm nigdy nie zaprzyjaźni się z kobietami, bo je tylko wykorzystuje. Nierówność społeczna. Bo kobiety to mają siedzieć w domu i rodzić dzieci. Było tak zawsze i najlepiej tego nie zmieniać. Po co mają przejmować te wszystkie obowiązki mężczyzn? Mężczyźni są silniejsi, inteligentniejsi, a one mają swój świat i niech w tym świecie pozostaną. Bo mężczyźni najlepiej wiedzą, jak ten świat kobiet ma tak naprawdę wyglądać. Nierówność. A ci mężczyźni. Którzy wiedzą i mają już wiele doświadczenia, odsuwani są z ważnych pozycji i wpuszczani na te pozycje ludzie bez kompetencji, młodzi. Oddaje się im władzę, oddaje się przywileje, często broń do ręki i nie mówi o odpowiedzialnościach, jakie ma, bo kto o tym myśli. Najważniejsza jest lojalność, posłuszeństwo. Takich ludzi potrzebujemy, bo oni będą wprowadzali równość. My lepsi od innych. Mogę to oglądać, kiedy podróżuję po jedwabnym szlaku. Mogę widzieć te obrazy i przeżywać je. Indoktrynacja, nauka, twórcze myślenie, rozsądne, logiczne rozumowanie. Nie jest już potrzebne. Najważniejszy jest duch nacjonalizmu, emocje, które mają przywódcy. Ale wprowadźmy również zazwyczaj lekcje religii, militarne lekcje, ideologii, polityki, a może nowej historii, bo my tworzymy nową rzeczywistość i potrzebujemy tych wszystkich wartości. Zamykane szkoły, otwierane koraniczne, nie w jednym z krajów, które odwiedzałem. Pamiętam, kiedy wjechałem pierwszy raz w 1993 roku do Aumaaty, stolicy Kazachstanu, stał jeden mały meczet. W piątek po południu, kilku starców przyszło do tego meczetu. Siedem lat później, w centrum miasta był meczet, który na, na którym na modlitwie spotykało się kilka tysięcy ludzi, połowa z nich to młodzież. Setki, tysięcy, tysiące meczetów powstały w byłych republikach Związku Radzieckiego każdego roku. Weszliśmy z jednym z kazachskich przyjaciół. Weszliśmy do jednego z meczetów, podszedł do nas młody Jordańczyk, misjonarz i zaczął mówić, co ty robisz z tym, inno, z tym innowiercą. Ty jesteś muzułmaninem, nie wstyd ci, że chodzisz z nimi i przyprowadzasz go jeszcze tutaj. Zwrócił się do mnie, wyciągnął palec i mówił: Listen to me, listen to me, listen to me. Indoktrynacja nie czas na dyskusję i dialog. Teraz jest czas, byście słuchali. Teraz jest czas, by wypełniła się wola z niebios. Radykalizm czyści umysł i prowadzi społeczeństwo do innego, nierzeczywistego, urojonego świata. Ale radykalistą nikt się nie rodzi, lecz staje. Może ta lista pomoże Wam sprawdzić, w jakim świecie żyjemy i co dzieje się dziś, w tym świecie zachodnim? Może będziecie mogli odkliknąć sobie niektóre z tych elementów, które towarzyszą i które ja mogłem oglądać w świecie wschodu, który radykalizował się. Ale pamiętajcie, radykalizm wcale nie musi nosić brody. Dziękuję. Zbyszku, zaczekaj. Tak prędko cię nie puścimy. Dziękujemy Ci. Dziękujemy za skłonienie nas do refleksji. Poruszałeś m.in. temat tragedii w Biesłanie. Ta historia też doczekała się. Książki, którą napisałeś. Tak, na dziesiątą rocznicę tej historii. Dziś mówiłem o elementach radykalizmu, a tam opowiadam prawdziwe historie tych ludzi, to są skutki. Dziś tutaj mówimy o elementach, może niektóre rozpoznajecie, ale jaki jest koniec radykalizacji? Myślę, że książka Pęknięte Miasto Biesłan może rzeczywiście Was wprowadzić do tego, co się wydarzy, kiedy radykalizm zaczyna być aktywny. Dziękujemy Ci bardzo. Dziękuję. Na pewno sięgniemy.